Siostry i bracia moi najmilsi, świętujemy zmartwychwstanie Pańskie. Brzmią w naszych uszach wciąż może jeszcze słowa śpiewanego orędzia. Tej właśnie nocy Chrystus, skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani. Tak, tej nocy On zwyciężył śmierć, a my wraz z Nim, bo w sakramencie Chrztu Świętego umarliśmy przecież dla grzechu i zmartwychwstaliśmy do nowego życia. Jesteśmy więc świadkami Jego zwycięstwa. Jesteśmy, jak ktoś pięknie powiedział i zatytułował swoją książkę, ludźmi Wielkiej Nocy, bo wydarzenie tej Wielkiej Nocy, triumf Jezusa nad grzechem i śmiercią, otwiera przed nami nową przestrzeń życia. Siostry i bracia, ludzie Wielkiej Nocy powołani są do tego, żeby głosić zmartwychwstałego. Są, jak to pięknie powiedział w tym tygodniu papież Franciszek, strażnikami poranka, którzy potrafią rozpoznać znaki zmartwychwstałego Pana. A mogą to uczynić tylko dlatego, że jest w nich światło, że mają światłe oczy serca, że mają wnętrze otwarte na Boga i na ludzi. Ludzie Wielkiej Nocy są ludźmi nadziei, która mówi, że życie nie kończy się kamiennym nagrobkiem. Wierzymy bowiem, że nasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu i gdy ukaże się Chrystus, nasze życie, wtedy i my z Nim ukażemy się w chwale. Jeżeli On zmartwychwstał i my zmartwychwstaniemy i żyć będziemy z Bogiem na wieki. Ludzie Wielkiej Nocy są zwiastunami radości, bo gdzie Chrystus, tam radość. Z Nim radość się zawsze odradza i rodzi. Są tymi, którzy odrodzeni w sakramencie Chrztu Świętego z wody i Ducha Świętego na życie wieczne pokazują odważnie na to, co w górze i dążą do tego, co w górze. Ludzie Wielkiej Nocy są bowiem ludźmi nowego życia i starają się tę nowość głosić innym słowem i postępowaniem. Dobrze wiedzą, że nie mają tego życia sami z siebie i tylko dla siebie. Ono jest darem. Darem relacją z tym, który żyje, który powstawszy z martwych więcej nie umiera, bo śmierć nie ma już nad nim władzy. Życie ludzi Wielkanocy jest darem dla innych. Nie może więc być zamknięte, schowane pod korcem, musi być w służbie drugim, bo taka jest jego wewnętrzna logika. Egoistycznie strzeżone, zachowane jedynie dla siebie, zamiera. Darowane pomnaża się, rozwija, daje wzrost. Dlatego ludzie Wielkiej Nocy są za życiem i na straży życia. Pamiętają, że obrona rodzącego życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka. Że jak mówi papież Franciszek, każda istota ludzka jest zawsze święta, nienaruszalna, w jakiejkolwiek sytuacji, w ludzkiej fazie swego rozwoju. Dlatego ludzie Wielkanocy upominają się o życie w sobie i innych. Upominają się także o to, by to życie było przekazywane zawsze z poszanowaniem osobowej godności człowieka.
I teraz powtarzam dosłownie za papieżem Franciszkiem, dosłownie, aby przestano uważać za zdobycz naukową produkcję dziecka, traktowanego jako prawo, zamiast przyjmowanego jako dar. Ludzie Wielkiej Nocy budują kulturę życia. Rozumieją dobrze, że moc zmartwychwstania może przemieniać nasze życie, nasz Kościół, nasz naród, społeczność i świat. Prosimy Cię, Panie, niech przez Twojego Syna stąpi na tę wodę moc Ducha Świętego, aby wszyscy przez chrzest pogrzebani z Chrystusem śmierci, z Nim też powstali do nowego życia, przez Chrystusa Pana naszego.